No ucz te dziecko, ucz. Kurwa, to z tego centrum handlowego to ja nie będę wychodził, kurwa. Pizdu. Siemano ambasador, słuchajcie, wczoraj się ktoś na live streamie zapytał mnie, czy jak się wybiera na Filipiny, to co ze sobą wziąć, czy jakieś ciuchy, czy co? Zaraz wam pokażę, bo jesteśmy w takim centrum handlowym, nie mogę tego nazwać, ale taką małą galerią handlową. To wam pokażę ceny ciuchów męskich. Na Filipinach jest to samo, zobaczyć, czy się opłaca ze sobą tachać, kurwa, 20 kilo ciuchów, czy lepiej sobie już przyjechać z pełnym portfelem i kupować na miejscu. Ale teraz muszę poczekać, aż kobiety, kurwa, bo wybierają. No, pod warunkiem, że nie masz 1,90 m, ale to zaraz. Bam! You catch the bunny? Baby! Hello! Uh-huh, patrz! Love, she's checking the prices, so. Normalnie się wybiera samo, patrz. Wybrała sobie. Chodź. Ta, rozpierdol wszystko, elegancko. Mama, mama to. Mama. Mama. Sofia, zobacz co ona robi. Dobra, starczy, bubcia, daj, papa posprząta. Nie idź tam, chodź tu. Oj, kurwa, z dzieciakami. Nie, kurwa, zostawisz to. Co ty mówisz? Zostaw tą dziewczynę. Kurwa, wiedziałem, że to jest zły pomysł, zabrać je tutaj. Kurwa. Co ty robisz? Ej, w dupę zostaniesz, halo. Elefant, elefant is coming. Szybko, elefant. To wariat. Powiedzmy, że przyjechałeś sobie tutaj. Halo. Słuchajcie. Spodenki 120 peso. To jest jakieś 8-9 zł. No i co? Kupujesz sobie, kurwa, 7 par. Płacisz 7 dyszek. I na końcu wypierdasz to do śmieci. Jedną zabierzesz, kurwa, na pamiątkę. I co? Nie można latać? W takich szorcikach? Eleganckich? Ciuchów dla kobitek wam nie będę pokazywał. Tu masz 179. Już z kieszeniami, proszę an ciebie. Dla kobitek nie będę wam pokazywał, bo niestety ja się na tym, kurwa, nie znam. 149. No za dyszkę sobie spodenki kupisz. No to samo, co tam, kurwa. Są też markowe ciuchy, ale ceny są podobne do tych europejskich. Często są takie oferty, buy one, take one. Koszula, proszę ciebie, hawajska. Ile to, kurestwo? 300 zł, t-shirt. 300 peso, przepraszam, t-shirt. 20 zł. To po co? To lepiej zamiast brać tego, to 4 tyskiego na ambasadę. O, 400 peso, koszula. Proszę bardzo. Elegancka. I wyglądasz, kurwa, jak Wojciech Cejrowski. Rozumiem. Do tego spodenki takie sobie pierdolniesz. Chopie i jest petardka. I to by one take one, nie? Czyli w cenie jednym bierzesz dwa. O, takie. W karty, karty. No. Także raczej nie brać. Co brać ze sobą? Czteropak tyskiego i 3 kilo wiejskiej, kurwa. Takiej naczostkowanej, mojej ulubionej. No i wtedy można odwiedzić ambasadę. A, jeszcze się często pojawiają pytania, czy można do nas wpaść na wakacje. No to odpowiem wam szczerze, słuchajcie, no mamy małą dzidzie, widzicie? Małą dzidzie, więc ona musi walić taktyczne drzemki regularnie w sumie, dwa razy dziennie. Więc wakacje z nami to raczej uciążliwe, bo my siedzimy w domu. Ze względu też na pogodę i na słońce.
i mamy też dwa psy. Ale jak najbardziej na weekendzik wpaść, jak jesteś gdzieś niedaleko, planujesz sobie wycieczkę na Filipiny i jesteś niedaleko Negros, czyli naszej wyspy, to zapraszam na weekendzik wpaść, słuchaj. Masz kole. Wpadajcie na weekendzik, zrobimy sobie jakiegoś grilla, wypijemy sobie buteleczkę, pomoczymy dupę w basenie, w niedzielę was ten. W niedzielę wam pokażę jakieś wodospady i tam dziwne rzeczy obok nas. Bumcia czus, bumcia make quest. Dobra, zabijam się, chodź, panie. No. Ale tak, żeby z nami siedzieć te 3 tygodnie, czy tam miesiąc czasu, to raz, że dla nas to będzie uciążliwe, a dwa, dla was będzie uciążliwe, bo chuja zobaczycie, bo my musimy często wracać do domu, bo Zosia musi spać, a bo to za gorąco, a to psy trzeba nakarmić, a to sram, to wiesz. Ale weekendzik na ambasadzie jak najbardziej, nawet wskazane, 4 paczek wszystkiego mnie tylko przywieźli, 3 kilo kiełbaski. Zapraszam. A jak już tutaj jesteśmy, to tutaj jest dla... Nie. To jest elektronika. Myślałem, że to są damskie. To bym wam pokazał mniej więcej ceny damskich, ale dużo się nie różnią. Są nawet jeszcze chyba tańsze od tych męskich. A ja się na tym nie znam, to wam pokazywać nie będę. Ogólnie no za 8 zł można kupić co jest pod ręki, tak? To dla babeczki za dyszkę jakieś shorty też se kupisz. Nie ma sensu też brać ze sobą, bo... Bo tak jak mówię, no bagaż nadany 25 kg. Bagaż nadany 25 kg i co, później już dupa, nic nie zabierze żadnych pamiątek. A tak to portfel, jakieś klapki, żeby wyjść z tego. Z lotniska już klapki zarzucić i tyle. Reszta to się tutaj już kupi. No, jeżeli nie masz 1,90 m, no bo oni kurwy nie mają i tutaj takich ciuchów ciężko kupić, bardzo ciężko jest dostać, to już bardziej w centrach handlowych i markowe, nie? To już wtedy koszta. Jak masz powyżej 1,90 m, to musisz ze sobą brać ciuszki. Idziemy sobie. Czar. Idziemy na pierożki, love? Tak. Siomaj? Dobra. Mam pierożki, panie. Za każdym razem, jak jesteśmy w tym centrum, to sobie bierzemy hajdy. Niestety dzisiaj ich nie może zjeść, bo są z krewetkami, ona uczulona. No. Dobra. Zjemy sobie pieroga jeszcze na koniec i będę się zawijał na chatę. I widzimy się o 16 na lejwie. Na Homos Casino 2 na YouTubie. Taki sosik dadają do niego. Pieroga, bierzesz kurwa w łapę. Maczasz w tym sosie. Aha. Bardzo dobra. Mój święty pamięci tata. Jak był na Filipinach. I chodziliśmy tutaj prawie codziennie do tej Liplazy, bo tam matka kupowała jakieś pamiątki, kurwa, codziennie. To my z ojcem po browarze i na pierogi. No. No dobre, bo pikantne. No i za te pierożki też zapłaciłem złotówkę może? To nie ma for me? Shrimp. O, już się odzywa. Dobra, lecimy kochani, tak? Siemanko.